Jedna z najbardziej rozkopanych w Poznaniu ulic, jaką niewątpliwie jest 27 grudnia, właśnie okazała się też jedną z bardziej niebezpiecznych. To tu w poniedziałek doszło do wypadku z udziałem niewidomego. Niestety, ale wpadł do tego wykopu. Świadkiem całego zajścia był reporter telewizji TVN24. I to ona nagłośniła sprawę. Wyjaśnia to policja, otrzymała wszystkie nagrania z monitoringu. Ale to nie pierwszy taki incydent. Podobny zdarzył się w maju, gdy przy okrąglaku do wykopu wpadł jeden z mieszkańców, próbując dostać się do domu. Dla mieszkających w centrum wykopy, koparki i labirynty ułożone z płotów to od miesięcy chleb powszedni. Dla pieszych jest beznadziejnie w tej chwili. Codziennie nie wiadomo, którędy się poruszać, gdzie zaparkować rower na przykład. No jest pozagradzane, więc jakieś tam bezpieczeństwo jest. Natomiast no, liczę na to, że będzie pięknie. Potencjalnych pułapek i groźnych miejsc bywało jednak więcej. Już jesienią zeszłego roku nagraliśmy ten filmik. Gdy późnym wieczorem na skrzyżowaniu Alei Niepodległości ze Świętym Marcinem piesi musieli przechodzić przez jezdnię w kompletnych ciemnościach i przy wyłączonej sygnalizacji. Dopiero gdy nagranie trafiło na Twittera, przejście dla pieszych zostało doświetlone. Tu przede wszystkim wykonawca. Tyle remontów na taką skalę w ścisłym centrum miasta to trudna sytuacja dla wszystkich. Słyszymy w Radzie Osiedla. Zarówno dla mieszkańców, którzy muszą tutaj się wykazać dużą ostrożnością, ale też przede wszystkim musimy wymagać od wykonawcy, by teren budowy, ten plac budowy, jakim jest teraz centrum miasta, był odpowiednio zabezpieczony. A z tym też bywa różnie. Na skrzyżowaniu Świętego Marcina z ulicą Kościuszki dopiero niedawno wymalowano na jezdni tymczasowe przejście dla pieszych. Wcześniej przechodnie przez wiele tygodni przemykali pomiędzy przejeżdżającymi autami. Podobnie było przez jakiś czas na ulicy Ratajczaka, a teraz na Kantaka czy na wspomnianej 27 grudnia. Te nagrania zrobiliśmy wczoraj, czyli już po najnowszym wypadku z udziałem niewidomego. Powinien być pracownik z tyłu, który ją ubezpiecza. Nagrania pokazujemy szefowi firmy Tormel, czyli głównego wykonawcy prac. To do niego z pytaniami o bezpieczeństwo odesłała nas tym razem spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie. Już tutaj koparka operuje, a piesi sobie przechodzą. Tak, ale to jest po prostu, taka jest organizacja ruchu. Tutaj nie ma możliwości, żeby to stało inaczej. Akurat w tym przypadku. Pytanie, tak? Czy to jest bezpieczne? Wie pan, prowadzenie prac w Śródmieściu nie jest bezpieczne, tak? Jakby to się zgadza. No, nie możemy zamknąć po prostu. O to chodzi, że tego przejścia nie możemy zamknąć. Prezes mówi wprost. Jeśli ma być utrzymany przejazd i dostęp do wszystkich posesji, to drogi pieszych, aut i maszyn budowlanych będą się krzyżować i stwarzać zagrożenie. Pytanie, czy można to wyeliminować? No można wyeliminować, zamykając ulicę, co nie jest dopuszczalne. Tego nie wykluczymy, to miasto musi ciągle żyć, nie? Szef Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, który sam pracował na wielu różnych budowach, potwierdza, że prowadzenie takich prac pod ruchem w ścisłym centrum miasta musi być dużym wyzwaniem. Ale to wcale nie usprawiedliwia niebezpiecznych zaniedbań i nie oznacza, że musi być tak, jak jest. Wydawałoby się, że powinna być po prostu wskazana osoba, która codziennie, być może nawet kilka razy, tak, przechodzi tą budowę w te. No i zwraca na te wszystkie detale uwagę. W minionych latach w Poznaniu zdarzały się głośne wypadki na dużych budowach. Jeszcze za poprzednich władz miasta doszło do tragedii przy budowie tramwaju na Franowo. Zginął strażak porażony prądem. Śmiercią jednego z robotników skończył się wypadek dźwigu przy wznoszeniu nowego dworca PKP. Z tym, że akurat za te inwestycje odpowiadali kolejarze i prywatna firma Trigranit. Przy obecnej przebudowie centrum tak tragicznych historii na razie nie było. Także jesteśmy wdzięczni tym wszystkim osobom, które zwracają nam uwagę, co należy zrobić, aby to bezpieczeństwo poprawić. Także nas firma Tormel poprosiła dzisiaj o udostępnienie nagrań z ulicy 27 grudnia w celu, jak usłyszeliśmy, podjęcia dalszych decyzji. Seweryn Lipoński, Puls Dnia.